Cześć, witajcie, witam Was w kolejnym filmie, w kolejnym vlogu. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić mój nowy zakup, nowy nabytek na gospodarstwie, a mianowicie jest to działka, nowa działka, działka rolna o powierzchni 7,5 hektara, którą zakupiłem 2 tygodnie temu, albo 3 tygodnie już minęły. Chciałem wcześniej tutaj coś nagrać, ale zawsze wiało, gdzieś tam ten weekend, jak miałem chwilę w niedzielę, mocno wiało i nie szło tutaj, nie szło nic nagrać. I co? Kilka szczegółów odnośnie tej ziemi. Działka została zakupiona tutaj z rąk prywatnych, to nie jest żadna tam agencyjna czy coś. Myśmy już to 2 lata uprawiali tą działkę, rodzice mieli na to dzierżawę i udało się to sfinalizować. Co prawda miało być już to rok wcześniej zakupione, ale ze względu tam na jakieś problemy w bankach musiało zostać to odroczone. No i w tym roku, już z nowym rokiem, ruszyłem z załatwianiem papierów i tak wszystko udało się w przeciągu tam powiedzmy 1,5 miesiąca załatwić. W sumie jest już z podpisaniem aktu notarialnego. I co mogę Wam tu powiedzieć o tej działce? Działka dokładnie ma 7,49 hektara, czyli można powiedzieć 7,5 hektara. Jest to w przewadze 4A, bo z 7,5 hektara 6, chyba 8 hektara to jest 4A. Troszkę 5 i chyba 30 arów 6 klasy. Tam z tyłu taka górka jest 6 klasa. Ale to naprawdę, to są tam bardzo małe ilości. No działka fajna, bo w takim jednym kawałku, bardzo blisko naszego gospodarstwa, bo tam jest raptem chyba kilometr, trzeba przejechać wioskę, z drugiej strony wioski to jest. Bonitacyjnie też fajnie, no bo mówię, 4A. I co? I nie ma słupów, praktycznie kwadrat jest, lekki tam klin. No problem jest jeden na tej działce, a mianowicie pH, ale no to już można się tutaj domyśleć, jak w większości gruntów kupowanych, no to tutaj pH jest do uregulowania, bo robiłem tu próbki w zeszłym roku, na części jest około 4,8, na części jest 5,2, także no tutaj będzie trzeba pH uregulować, ale już wapno jest kupione, wapno już przyjechało w tym tygodniu, także będziemy tutaj, będziemy po żniwach rozsypywać na ściernisko, także myślę, że w przeciągu tam 2 lat, 3 uda się to pH podnieść chociażby do tych 6. Co mogę Wam tu powiedzieć? No dla takich, może jakaś taka wskazówka dla ludzi takich młodszych jak ja, którzy nie mają 5 lat gospodarstwa, a chcieliby zakupić grunty rolne, jaka to jest droga, co trzeba zrobić. No nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać, bo jeśli mamy 5 lat gospodarstwo, to dużo problemów nam odchodzi, ale niestety, tak jak ja mam tutaj, dopiero od 3 rok jest na własnej działalności jestem, prowadzę własne gospodarstwo od 3 lat i nie mam studiów ani szkoły średniej rolniczej. Mam studia wyższe, ale to nie są rolnicze. Tak jak tam kiedyś już wspominałem, ja jestem inżynierem budownictwa z wykształcenia, a jeśli chodzi o wykształcenie rolnicze, to robiłem sobie taki kurs R3, który był też niezbędny do w ogóle złożenia wniosku na młodego rolnika. I teraz, jakie są wymagania, jeśli chodzi o możliwość w ogóle zakupu? Na początku, aby w ogóle przystąpić do takiego zakupu, to jest, czy to są prywatne, tak jak mówię, z prywatnych rąk, czy to jest agencyjna ziemia, potrzebujemy zgodę z KOWR-u na zakup takiego gruntu. KOWR musi wyrazić zgodę. No składamy wniosek, tam jest jakaś opłata, chyba 17 zł. Składamy wniosek i tam oni no mogą albo nie muszą wyrazić, prawdopodobnie wyrażą zgodę. Na zakup takiego mi wyrazili, to fakt, że to wszystko trwa długo, bo u mnie to trwało ponad 3 miesiące, ale ja tą zgodę już załatwiałem w zeszłym roku, bo tak jak mówiłem, ta ziemia miała być kupiona już w zeszłym roku. Złożyłem, czyli ja mam, reasumując, mam kurs R3 i studia wyższe nierolnicze, czyli to jakby wystarczało do, no i przynajmniej i od roku mam gospodarstwo, już nie pamiętam, czy tam był wymóg, czy nie, ale mam to gospodarstwo, wszystko
I rzeczywiście dostałem taką zgodę pozytywną z agencji, że wyraża zgodę, że agencja wyraża zgodę na to, abym zakupił taki grunt. No i to zgoda była w zeszłym roku. Ale ja już byłem w tym momencie po ślubie, czyli już, no już tutaj z żoną chcieliśmy to kupić i ani w banku, ani w, tak samo w KOWR-ze, bo to też tam oni jakieś dwie poprawki były, bo wysyłali jakieś tam wyjaśnienia, takie tam różne tematy. No i nikt jakby tutaj nie miał z tym problemu. No i już mieliśmy w banku, miałem w banku już podpisaną umowę, no kredyt wiadomo przyznany, podpisana umowa i złożyłem papiery do notariusza, aby już notariusz mógł tam swoje dokumenty, wszystko tam robić. No i pani notariusz dzwoni do mnie i mówi, że jest problem, mianowicie zgoda, którą mam z agencji na zakup tego gruntu jest wyrażona, ale tylko na mnie. A jako, że jesteśmy już po ślubie, mamy wspólność majątkową, no to grunt kupujemy wspólnie z żoną. No i jakby zgoda z agencji również jest potrzebna na dwie osoby. Ja byłem przekonany, że tam już wystarczy tylko, że jestem wpisany ja, ale nie, jednak okazuje się, że są potrzebne dwie osoby. No i w dalszym kroku złożyliśmy, zadzwoniłem do Poznania, do KOWR-u, no i chciałem złożyć po prostu jeszcze raz ten wniosek o zgodę, ale już wspólnie z żoną. No i pani niestety mi powiedziała, że prawdopodobnie takiej zgody już nie otrzymam, ponieważ zmieniła się interpretacja przepisów i na dzień dzisiejszy kurs R3 już jest niewystarczający, czyli mówi, mam już tą zgodę, czyli albo kupię na podstawie tej zgody ziemię, ale tylko na siebie, albo po prostu jak złożę wniosek, już to nie otrzymam takiej zgody, z tego względu, że zmieniła się ta interpretacja przepisów i w tym momencie niezbędna jest albo szkoła średnia, albo studia wyższe, albo przynajmniej 5 lat gospodarstwo. Także no, trzeba było tam zrobić troszkę innym sposobem. Wszystko oczywiście udało się kupić, no trzeba było tam zrobić rozdzielność majątkową, żebym ja mógł kupić tą ziemię tylko na siebie, bez żony. No i udało się kupić, także no fajnie, cieszę się z tego, że no, działka doszła, mówię, fajnie, 7,5 hektara, to już jest sporo, fajne bonitacyjnie, tu można wszystko praktycznie posiać. No i tak jak mówiłem, blisko tutaj jest, także doprawimy sobie i będzie myślę, że dobrze. No i tu jeszcze pokażę wam na tą chwilę, co my tu mamy. Teraz tu mamy posiane pszenżyto. Muszę zobaczyć, jaka to jest odmiana. Dosyć ładnie rozkrzewione. Gdzieś tam patrzyłem wcześniej, 6-7 rozkrzewień. Na połowie działki jest mniej więcej pszenżyto, na drugiej połowie jest żyto. Tam oddali widać takie górki, no tam jest bardzo duże niedobory fosforu, potasu, także tu trzeba wszystko nawozić, wszystkie składniki praktycznie w tej ziemi są na niskiej lub bardzo niskiej zasobności, dlatego ja osobiście wystrzegam się od dzierżaw takich gruntów, ogólnie same dzierżawy. Chyba, że mówię, no 10-letnia dzierżawa na papierach, no to fajnie, to okej, to ma sens, ale jeśli takie złapanki, jeszcze znamy ludzi, którzy wiemy, że jak zawieje, tak będą wydzierżawiać, no to dla mnie nie ma sensu przewracać ziemi, której nie można zainwestować, bo najpierw w ziemię trzeba sporo pieniędzy włożyć, żeby coś z niej wyciągnąć. Dlatego dla mnie zakup takiego gruntu jest na pewno dużo lepszą opcją niż dzierżawienie tam powiedzmy 20 hektarów, wolę 7 kupić, mieć swoje i naprawdę zadbać o to i wyciągać z tego plony, niż dzierżawić i tylko przewracać ziemię albo jeszcze jakieś tam piachy, na których tam nic nie urośnie. No dobra, ja będę kończył, tutaj widzicie, jeszcze pojedziemy teraz na pole, pokażę wam, sam jestem ciekaw, bo nie byłem tam z 2 tygodnie na łąkach, jak wygląda ta trawa, którą siałem, tam mam z boku pszenżyto też, pokażę wam pszenżyto, jeszcze na końcu pojedziemy na pszenicę i owies, który też wczoraj był siany. No i jesteśmy na łąkach. Tak właśnie wygląda po zwałowaniu ta łąka, co była podsiewana. Także to, co było w niej
takiego sensownego, ta trawa została. Reszta jest gdzieś tam, mi się wydaje, przewrócona, no i wsiana jest ta nowa trawa. No i tak powiem wam szczerze, tu patrzę, ale no nie widzę jej za bardzo. O, jest, widzicie? Tutaj jest. Ale nie kiełkuje jeszcze. Chyba jeszcze, o tu coś, jakiś kiełek jest, ale nie wiem co to, chyba nie, chyba to jakieś coś tam ze starego. Ciężko tu coś znaleźć. Czy ta trawa jest, czy jej nie ma? O, tu jest, widzicie? Tu jest trawa. Ale nic jeszcze nie kiełkuje. Także o, tu też coś jest w tej trawie. Ciężko tu zobaczyć, bo rzeczywiście troszkę przyklepało. No i też zimno jeszcze było, cały czas były tam jakieś przymrozki w nocy, ta trawa po prostu nie miała warunków moim zdaniem jeszcze, żeby kiełkować, bo było za zimno. No, zobaczymy, co z tego będzie. Czy to będzie gra warta świeczki, czy wyrzucone pieniądze w błoto. Zobaczymy. Ciężko, bo ta trawa teraz, ona w ogóle, no trawę ciężko jest zobaczyć, jakieś siana. A tutaj jeszcze teraz trochę, o, no jest ta trawa, jest. Zobaczcie. Ale ona mówi, o, mi się wydaje, że już coś tu może się zacząć. Tu też chyba. Ona tu jeszcze, mówię, co innego jak jest w czysty siew, a co innego jak jest tu podsiew, bo ona równomiernie też tutaj nie wpadała w jakieś rządki, żeśmy mogli sobie iść rządkiem po siewniku i ją znaleźć. Ale nie wiem, no wydaje mi się, że coś z tego będzie, no zobaczymy. Znaczy, no tak to nie wygląda, nie wygląda źle, wygląda to, mi się wydaje, nawet dobrze. Ta trawa stara, która tu została, to jest, mówię, 3-letnia trawa, to ona, myślę, że podbija. Delikatnie wczoraj tutaj rzuciłem tam po jakieś 60 kilo, 70 kilo saletrosanu. Na tą część tutaj już poszedł azot, ta co została, i tamta reszta łąk poszło w granicach 170 kg saletrosanu i na tyle planuję, więcej nie planuję nawozić na pierwszy pokos. A tutaj już vis-a-vis, po drugiej stronie tej drogi, mamy nasze przężyto na łąkach, jedna z tych działek. I co, przężyto po przężycie tu jest. Jeszcze widzicie, troszkę tu jest starego, słabo było to, powiedzmy, przyorane. I jak to przężytko tu wygląda. Gdzieś tu jakiś... A tu ile mamy? Tu mamy 3. O, tu coś, jakieś chwasty jeszcze, niedobitki. Tu mamy... Zaraz wyrwiemy. Co tu mamy? Raz, dwa, trzy. Tu mamy 4. Ale o, widzicie? Chwasty. Chwasty gdzieś odbijają trochę. Także nie wiem, czy nie będzie trzeba poprawki zrobić jakieś na chwasty. No tu jeszcze widzę, druga dawka leży. Druga dawka za to też już była wysiana. Wysiałem ją w zeszłym tygodniu, z piątku na sobotę. U nas był taki ładny przymrozek, minus 7 po tych deszczach. Powiem wam, że to chyba dobra decyzja była, bo teraz już nie zapowiadają na razie u nas deszczy. Niby miało coś święta padać, teraz już pokazują, że jednak raczej nie będzie padać, albo tam minimalnie. Także wydaje mi się, że ten nawóz lepiej niech on sobie będzie w tej ziemi, a roślina niech go ma do... niech sobie go tam pobiera,
a nie później, niech ona nie czeka na ten azot, bo nie wiadomo jaka ta pogoda, jaki rozkład tych opadów później będzie, dlatego nauczony doświadczeniem z zeszłego roku wolałem podać go trochę szybciej, tam było 2,5 tygodnia chyba między dawkami, także myślę, że będzie dobrze. No okej, okay, jeszcze się spotkamy za chwilkę, jak już tam dojadę na kolejną działkę. Tam mam owiec posiany i pszeniczka obok, także pokażę wam jeszcze jak to wygląda. No i jesteśmy już na ostatnim kawałku. Tu mamy jęczmień ozimy. 1,5 hektara tego jęczmienia. Jęczmień, jak widzicie, w fazie ładnie już rozkrzewiony. Już tu widać nowe liście puszcza. O. Już ma po ile? Raz, dwa, trzy, cztery. 4-5 rozkrzewień, 4, tu chyba tu jest 5-6, ładny gruby liść, widzicie, już dosyć zdrowy się robi po zimie, nawet on tu dostał taką tezerówkę na jesień, ten jęczmień, także nawet taki żółty się też nie zrobił, widać, nie wiem czy to widać będzie na kamerze, ale to na gołe oko tu widać, że ładnie już się po zimie, ładnie się po zimie już robi zielony. O, a tu widzicie, miotła jednak odbija, także no tutaj takie place są, siewnik mi tu nie dosiewał boków, jest tego troszkę, tej miotły, także no niestety będzie trzeba, o no tu jest sporo w tych miejscach, gdzie nie ma zboża. Także no niestety będzie trzeba prawdopodobnie zrobić poprawkę na tej działce, tamte księżyto też nie, muszę przejść się, jeszcze dam im ten tydzień przyszły, niech troszkę ta pogoda ruszy, niech to wszystko jeszcze bardziej ruszy, wtedy będziemy już widzieć czy tutaj trzeba robić wszędzie poprawki, czy tylko na tych działkach. No tutaj z brzegu, no i co, i mamy tutaj, jesteśmy tutaj, druga działeczka obok, 1,5 hektara. Owiec posiany. No są takie place obornika, a to stąd, że tu została na jesień taka kubka z pół rozrzutnika obornika i musiał rozrzutnik tam popsuł, czy coś było już i to zostało. Ja to porozrzucałem trochę ręcznie talerzówką. Nic, tyle się nie stanie, tyle to zgnije. No i mamy tu posiany. O. Owiec, gdzie on, co on tak głęboko? Kurczę, co on tutaj tak spadł głęboko? Jest, ale nie podoba mi się. No to jest właśnie to, ten poznaniak, że on tutaj miejscami posieje nam. Nie no, jest tam centymetr, dwa. Posiane do 2 centymetrów jest tak. No, o, tu widzicie. Miejscami, o, miejscami jest to na zewnątrz to zboże, miejscami jest za głęboko. No generalnie no nie wygląda to źle, ale mam nadzieję, że w tym roku na pewno coś zmienię. No, jakąś używkę niedrogą, żeby nie robić kosztów, bo i tak dużo wydatków, jeszcze jeden nabytek właśnie dojedzie, także trochę tych wydatków już było, a jeszcze wiadomo, jeszcze trzeba te rośliny doprowadzić, jeszcze te dwójki, te jedynki trzeba zrobić, jakieś tam nawożenie pod kukurydzę trzeba, no trochę tutaj jeszcze tych wydatków jest. No i co, jesteśmy na pszenicy, pszenica wysiewana w połowie października. Coś chyba koło 15 października tu było. No widać ewidentnie, że pszeniczka już idzie do góry. Już ładnie tutaj się rządki robią. Ma po 5-6 rozkrzewień. Ona ewidentnie jeszcze się krzewi, ta pszeniczka. Ale już to wygląda naprawdę fajnie. Tu stanowisko po kukurydzy. 2 lata z rzędu była tu kukurydza. Wcześniej był chyba jęczmień. Także obornika dostawała też kukurydza 2 lata z rzędu, także dobrze tutaj to pola były nagnojone.
trochę nodziki nam tutaj robią. Nie zrobiły jeszcze jakiejś tragedii, ale trzeba uważać, trzeba tutaj chodzić, pilnować. No, fajnie to wygląda, fajne te rządki są takie zdrowe. Już ten fioletowy kolor z pszenicy znika. Troszkę było 2-3 dni słońca, teraz ma być poniedziałek, wtorek, bardzo ciepło. Także myślę, że ta pszenica złapie to słońce i wystrzeli jeszcze bardziej. No tam na końcu jest trochę pszenżyta posiane, bo już nie starczyło tu pszenicy. Tak jak mówiłem kiedyś tam w filmiku, pszenica sieje praktycznie pierwszy raz. Zawsze to tylko były pszenżyta, żyta, owiec, jakieś tam jarowe. No także zobaczymy. No wydaje mi się, że tutaj na tą chwilę jest dosyć dobrze. Azotu tu już poszło w czystym składniku 100. No ona dostała 140 chyba tam parę kilo czystego składnika i raczej na tym już pozostanie, więcej tutaj nie planuję. No może ewentualnie na kłos coś jeszcze pójdzie, a to zobaczymy jaki będzie przebieg pogody. No dobra, na tą chwilę ja już kończę. I co, widzimy się następnym razem, trzymajcie się. No i jeszcze co, chciałem was tutaj skłonić, jeszcze was tu zmotywować do subskrypcji kanału, ponieważ mamy bardzo dużo osób odwiedzających kanał, oglądających filmy, ale niestety mało subskrypcji, dlatego z chęcią, chętnie tu was zapraszam do subskrybowania i no, do oglądania filmów, jakie będą się pokazywały w najbliższym czasie. Trzymajcie się i hej!